nazywam się Julita. Chcę mówić wam o prawdzie, która ma imię. Ta prawda się nazywa Jezus. Każdy z nas poznał w swoim życiu Jezusa. Każdy z nas przyjął do swojego życia tą prawdę. Prawdę, która daje wolność. Prawda, która daje życie, która daje radość, która daje zwycięstwo. Imię tej prawdy to Jezus. Do każdego z nas w naszym życiu przyszedł Jezus i zmienił nasze życie, zmienił także moje. Wcześniej wydawało mi się, że wszystko jest okej, że jestem w rozterkach, w smutkach czy w dylematach jak każdy. Ale to nie jest prawda, do naszego życia. Prawda jest taka, że nie musimy mieć ani dylematów, ani smutków, ani chorób, ani upadków. To nie jest wola Boża dla naszego życia. Wolą Bożą jest to, żebyśmy zwyciężali w naszym życiu. I choć wielu z was wydaje się, że to, co tutaj robimy, to jakaś głupota i wyzwala was to uśmiech na twarzy, to prawda jest taka, że wydaje się wam, że jest to głupota dla tych, którzy giną, bo dla tych, którzy widzą prawdę w imieniu Jezus, którzy widzą i wiedzą, że to jest zwycięstwo, którzy biorą to do swojego życia, jest to moc, która realnie może zmienić życie. Ta moc zmieniła nasze życie. Moc prosto z nieba. Moc od Jezusa. Jeżeli wy w tej chwili zastanowicie się nad tym, czy poznaliście Boga i zapragniecie Go poznać, On przyjdzie z tą samą mocą dla was, bo to jest realna moc zmieniająca życie dla tych, którzy uwierzą. Ale do tego, żeby ją przyjąć, trzeba otworzyć swoje serce. Trzeba zapragnąć szukać Boga. Boga, którego imię jest Jezus. Otworzyć na to swoje serce i powiedzieć, ja chcę Cię poznać. Jeżeli to jest prawda, co ona mówi. Jeżeli to jest prawda, że jeżeli Ty przychodzisz, to zmieniasz życie. To wszelkie choroby ustępują. To znikają wszystkie dylematy. To jest zwycięstwo. To jest nowa droga, nowy start, nowe życie. Jeżeli ta kobieta mówi prawdę, to powiedz sobie, to ja chcę Cię poznać. To ja chcę Cię, Jezu, poznać. Takiego, jakim naprawdę jesteś. Wystarczy, że otworzysz swoje serce i powiesz do Niego, przyjdź do mojego życia. Pokaż mi, jaki jesteś naprawdę, bo ja Cię nie znam. Nie znam Cię takiego, jakim jesteś naprawdę, tylko o Tobie słyszałem. A Bóg przyjdzie, Jezus przyjdzie do Twojego życia i jest realnie mocą, zmieniającą życie. Do każdego z nas. On pragnie przyjść do każdego z was, tak jak przyszedł do nas. On nie robi różnicy. Nie ma miejsca, w którym nie możesz do Niego zawołać. Nigdy nie jest wystarczająco źle, ani wystarczająco dobrze, żeby przyjść do Boga. W każdym miejscu, w którym jesteś. W każdym miejscu w swoim życiu. W upadku, czy jesteś na górze, wystarczy, że do Niego zawołasz. Chciałbym się dowiedzieć, czy jesteś naprawdę. Chcę Cię poznać. Chcę Cię poznać. Przyjdź do mojego życia. Pokaż, jakim jesteś naprawdę. Jego słowo mówi, szukajcie, a znajdziecie. Kto puka, temu otworzą. On pragnie przyjść do waszego życia. Pragnie wam się dać poznać. I pragnie z wami zmienić wasze życie. Jest realny, jest realną mocą, która zmienia życie. Zmienił życie moje i wszystkich tych osób, które tutaj stoją. I tak samo pragnie przyjść do każdego z was. Do każdego z was, ze swoją miłością i z mocą, która realnie zmienia wasze życie. Słowo mówi, że to, co słyszycie, wydaje się głupstwem dla tych, którzy giną, ale jest realną mocą, zwycięstwem dla tych, którzy uwierzą. Nie bądźcie tymi, którzy nie wierzą i którzy giną, ale zawołajcie do Niego. Też chcecie poznać. Bądźcie tymi, którzy zwyciężają, którzy biorą życie i zwycięstwo do swojego życia. Zawołajcie do Niego w tej chwili. Jeżeli to prawda, to ja się chcę, Jezus, poznać, takiego jak ona mówi. Ja chcę Cię poznać, a On przyjdzie do waszego życia i da się wam poznać. Da się wam poznać i zmienicie całe swoje życie. I będziecie żyli, weźmiecie zmartwychwstanie do każdego martwego miejsca w waszym życiu. Poczujecie, co to znaczy żyć naprawdę, co to znaczy zwyciężać naprawdę. I zobaczycie, jak wielki, piękny, wspaniały i kochający jest Bóg. To jest nowe życie dla was. Z tego miejsca, w którym teraz jesteście, zawołajcie, że chcecie poznać Jezusa, a On da się wam poznać. Amen.